Więc tak, ja chciałem wam powiedzieć dzisiaj o fajnym toolsecie, czy tam toolkicie, którym się ostatnio miałem okazję bawić, o nerfsach. Więc zbudujemy dzisiaj monitor jakości powietrza przy użyciu zestawu bibliotek właśnie, które udostępniają nerfsy, ten projekt nerfs. Ja nazywam się Kamil Kowalski, pracuję we Freshy, jestem tam naczelnym eliksirowym nerdem i chciałem porozmawiać dzisiaj właśnie o najpierw o jakości powietrza. Wstęp do całego talka, jakość powietrza. Otóż problem jakości powietrza tyka bardzo duży procent populacji, bo tak naprawdę jak przygotowywałem się do tego talka, on był, jakby pomysłem na talka był fakt, że w ostatnich latach problem smogu, problem jakości powietrza jest bardzo popularny. Kupiłem sobie czyścidło do powietrza do domu, więc to wszystko jest jakoś tam połączone. Kupiłem je oczywiście kompulsywnie, ale no mimo wszystko fajnie się potem doinformować, jak to wszystko działa. I co znalazłem właśnie na przykład na stronie World Health Organization, to, że 91% ludzi na całym świecie, czyli znacząca większość, żyje, czy tam mieszka w środowisku, w którym normy jakości powietrza są przekroczone. Według właśnie tych ustaleń WHO. W samym 2016 roku 4,2 miliona ludzi śmierci było przedwczesnych właśnie z powodu prawdopodobnie złej jakości powietrza w miejscu, gdzie ci ludzie mieszkali. To były śmierci właśnie spowodowane, to były śmierci jakieś z powodu układu krążenia, czy z powodu raka, przeróżne. Natomiast tak, jest to dość duży procent i jest to dość duży problem. Jakość powietrza można mierzyć na różne sposoby, bo generalnie no, co to jest jakość powietrza? To jest obecność w powietrzu jakichś substancji, które nam szkodzą. I to można robić na różne sposoby. Są sposoby chemiczne, które badają de facto, jaki jest skład powietrza. One są trochę bardziej kosztowne i bardziej złożone. To są takie pomiary jak na przykład VOC, czyli Volatile Organic Components, które na przykład ten pomiar nam mówi, ile mamy danego związku chemicznego de facto w powietrzu, które wdychamy. Jest to bardzo dokładny pomiar, natomiast jest czujniki, które mierzą ilość tych związków organicznych w powietrzu. Raz, że są droższe, a dwa, że potrafią być niedokładne. To znaczy trzeba je kalibrować co jakiś czas. My dzisiaj nie będziemy tego robić, aczkolwiek w domu mam taki czujnik z Boscha, BM208 czy coś takiego, który właśnie pozwala na pomiary i temperatury, i jakości właśnie powietrza od strony różnych związków chemicznych, które się tam znajdują. Natomiast właśnie jego trzeba rozgrzać. Przez jakiś czas on musi właśnie lecieć na wolnym biegu, żeby pokazywał w końcu jakieś dobre pomiary, a potem i tak najlepiej go z jakąś referencyjnym wskaźnikiem jeszcze trochę kalibrować. Więc dzisiaj skupimy się na prostszej metodzie pomiaru jakości powietrza. To jest ten skrót PM, który pewnie widzieliście, jak oglądaliście jakieś tam raporty właśnie jakości powietrza, czy macie jakąś aplikację typu Kanarek, Early. Tam często ten skrót występuje. PM, to znaczy Particulate Matter, to są po prostu cząsteczki zawieszone w powietrzu. Te cząsteczki to są najczęściej siarczany, azotany, amoniak, węgiel, czarny węgiel, to się nazywa, sprawdzałem to, że to się faktycznie tak nazywa. Chodzi o resztki pozostające w powietrzu po spaleniu jakiegoś paliwa kopalnego. Ale też na przykład pył, nie wiem, jak jest burza piaskowa, to drobinki piasku też są takimi rzeczami zawieszonymi w powietrzu, takimi cząsteczkami. I też woda, która czasem w tej wodzie się inne cząsteczki też rozpuszczają. I to też może wpływać jakoś na nasze zdrowie. Co ciekawe właśnie, jak też czytałem informacje na temat pomiarów PM, to bardzo ważnym jest ten wskaźnik PM2,5. PM2,5 to znaczy, że to są cząsteczki, które mają średnicę 2,5 mikrometra albo mniej. Tak?
albo w okolicy 2,5 mikrometra, coś takiego. W każdym razie to są cząsteczki, które mogą, jak wdychamy powietrze, które je zawiera, one mogą przedostać się przez błonę komórkową, ścianę komórkową w naszych pęcherzykach płucnych do krwiobiegu. Więc to jest bardzo jakby niebezpieczna sytuacja. Poziomy tak referencyjnie, potem jeszcze wrócimy do tego slajdu, jak będziemy robić pomiar. Referencyjnie poziomy, które są uznane przez WHO jako bezpieczne, to jest, jeżeli chodzi o PM2,5, pomiar PM2,5, to jest 25 mikrogramów na metr sześcienny, średnia 24-godzinna, a jeżeli chodzi o PM10, czyli cząsteczki, które mają 10 mikrometrów albo mniej, to jest 50 mikrogramów na metr sześcienny, 24-godzinny średni. I teraz tak, użyjemy do tego wszystkiego, do zbudowania tego urządzenia, toolkitu NURBS. Nie wiem, kto z Was słyszał o NURBS-ach w ogóle. Show of hands, dobra. Czyli są osoby, które kojarzą. NURBS to nie jest jeden framework, to jest właśnie bardziej zestaw narzędzi, które pozwalają robić różne rzeczy z urządzeniami embedded, takimi właśnie jak Raspberry Pi. Tutaj mam takie Raspberry Pi 0W. To jest najmniejsze Raspberry, w dodatku wyposażone w Wi-Fi, więc bardzo przydatne, bo można je połączyć właśnie do sieci lokalnej. Połączymy się tutaj do sieci, potem to zobaczycie demo, jak ta ostateczna nasza aplikacja będzie wyglądać. Więc NURBS to jest właśnie cały toolkit, który daje nam dużo rzeczy. Przede wszystkim cross-kompilację na właśnie urządzenia docelowe, bo niektóre z bibliotek eliksirowych, erlangowych mają rozszerzenia napisane w C. Jak kompilujemy sobie takie biblioteki na naszym komputerze, to są skompilowane pod architekturę naszego komputera, tak? Ale my chcemy to wysłać potem na urządzenie docelowe, na przykład na jakiegoś Raspberry'a, i tam trzeba dokonać cross-kompilacji, czyli trzeba skompilować na naszym komputerze pod architekturę docelową tego systemu docelowego, tak? Jakiegoś Raspberry, najczęściej ARM. Co jeszcze ten toolkit nam daje? Daje nam na przykład zarządzanie siecią. Czyli bardzo łatwo można setupować sieć bezprzewodową. Można setupować nawet takie połączenie peer-to-peer pomiędzy Raspberry'em a naszym komputerem. To też pokażę. Pozwala nam też na bardzo łatwy update naszego firmware'u, który jest na tym urządzeniu. Tutaj jest używany FWAP. To jest taka biblioteka, która pozwala podmienić dwie partycje na urządzeniu docelowym, czyli wgrać cały obraz całego systemu. I przez podmianę partycji sprawia, że bardzo ta operacja jest bezpieczna. Tak, i to wszystko, ten cały toolkit, cała aplikacja, którą deployujemy dodatkowo, wykorzystuje pewne cechy Erlanga, pewne właśnie takie jak superwizory i biblioteki zbudowane w oparciu o superwizory, które po prostu zapewniają nas, że jak zdeployujemy naszą aplikację embedded gdzieś tam, nie wiem, taki czujnik może być zdeployowany na dachu budynku albo gdziekolwiek, tak, że to się po prostu nie wywali. Nie skraszuje się tak, że nie będzie się dało nic z tym zrobić. Co najwyżej jakaś część tej aplikacji będzie zepsuta, ale będziemy mogli wysłać na przykład aktualizację softu over the air przez właśnie połączenie internetowe i zaktualizować ten soft tak, żeby usunąć tego buga, którego tam mieliśmy. Dodatkowo najlepsze są bardzo proste, jeżeli chodzi o użycie. Turbo proste. Jak wiele rzeczy w Elixirze. Instalujemy archiwum NURBS Bootstrap i mamy dostępny mixtas NURBS New. Nazywamy go sobie Air Quality Monitor. I tak wystartowaliśmy z naszym projektem. Więc pokażę Wam teraz trochę live codingu. Ja tu mam takie etapy życia tej mojej aplikacji, tego mojego kodu, który dewelopowałem. Zaczynamy z takim prostym, zanim w ogóle to odpalimy, to trzeba ściągnąć depsy. No i teraz, zanim ściągniemy depsy z kolei, trzeba stwierdzić, pod jaką architekturę docelową, czy pod jakie urządzenie docelowe bardziej, my chcemy ściągnąć i też skompilować te depsy, bo one zostaną dociągnięte w zależności od tego, na co będziemy chcieli deployować. Robimy to taką zmienną środowiskową MixTarget. Tutaj są po prostu już budowane niektóre targety, takie jak Raspberry, jak jakieś BeagleBone i tak dalej. Ja tutaj wybieram, widać tak wszędzie z tyłu, tam widać? Wybieram RP0, bo moje Raspberry to jest Raspberry Pi 0. Tak, i teraz mogę zrobić mix deps get. Pobieramy depsy. Tutaj widzicie, że właśnie
ściągają się lipki. Tak, tu jest nasz mix target, LP0. Tutaj wyżej ściągały się lipki systemowe, czyli na przykład system LP0, tak? To są przeróżne właśnie lipki używane do preskompilacji i deployowania pod dany system. Ściąga się też coś takiego jak Shoehorn. Shoehorn to jest właśnie taka też biblioteka, która pozwala nam postawić bardzo bezpieczny setup naszej docelowej aplikacji, który monitoruje wszystkie podaplikacje i upewnia się, że nasza aplikacja, nasz system się przynajmniej zbutuje. Bo to, co my deployujemy na to urządzenie w Nerwsach, to jest bardzo, bardzo chudy obraz Linuxa, który jedyne, co butuje, to VM-kę Erlanga, tak? VM-kę Elixira, po prostu Erlanga. Także ta VM-ka zarządza całym systemem. To jest jedyne, co się włącza. Jeżeli ona się nie włączy, to całe urządzenie nie działa. Po prostu trzeba wtedy wyciągnąć kartę SD i zapisać ponownie poprawiony kod. Więc Shoehorn to jest właśnie taka lipka, która zarządza tym, zapewnia, że przynajmniej ta podstawowa VM-ka się uruchomi i że nie będzie z nią żadnych problemów. Jest taką warstwą bezpieczeństwa. Dobra, widzimy, że się ściągnęły wszystkie depsy, wstępnie skompilowała się moja aplikacja. I teraz co zrobimy? Pierwsze uruchomienie naszej aplikacji na Nerwsach wymaga wypalenia karty SD. I to jest ostatni, tak naprawdę, jak dobrze wszystko zrobimy, to jest prawdopodobnie ostatni moment, kiedy my musimy w ogóle tykać kartę SD, wyciągać ją z naszego urządzenia, resztę można zrobić właśnie już update'ami over the air. Co robimy teraz, to budujemy firmware, czyli składamy obraz Linuxa, który zawiera skompilowaną naszą aplikację i tak naprawdę to jest bardzo taki goły obraz Linuxa, zawiera naszą aplikację i runtime Erlanga, tak? Tutaj są używane lisy, żeby zbudować taki release i na końcu widzimy, że kopiujemy tutaj rootfs overlay, to jest właśnie taki system, jakby podstawowy system Linuxowy i składamy taki obraz. I teraz mamy firmware już zbudowany, tutaj wypluło nam ścieżkę do tego firmware'u. Co teraz robimy? To wyciągamy kartę SD, ładujemy ją do czytnika. Na Linuxie, przepraszam, na Macu nie trzeba instalować żadnych dodatkowych libek do obsługi tego, co teraz zrobię. Uruchamiamy taki task mix firmware burn. Co on robi, to jeszcze sprawdza, czy właśnie firmware istnieje, że jest dobrze poskładany. I powinien nam znaleźć tę kartę SD. Tak, znalazł nam kartę SD i sugeruje właśnie, że to jest to. Jeszcze sprawdza, 14 GB karta. Dajemy yes. Muszę dać palec. Dzieje, jak widzicie, cały obraz ma 32 MB. Nie? To jest cały Linux z runtime'em i z moją aplikacją, więc bardzo mało. Dobra. Wypaliliśmy to na karcie SD, wyciągam kartę, ładujemy ją teraz do naszego Raspberry. Ja tutaj mam już wpięty ten czujnik, potem wam pokażę, jak to jest jeszcze spięte z Raspberry, żebyście wiedzieli, ale już go nie chciałem rozmontowywać. Teraz tym samym kablem wpinamy to do naszego komputera. Ja tutaj używam Raspberry Pi Zero, ma dwa porty USB. Jeden służy do samego zasilania, to jest ten, a ten środkowy służy do zasilania i połączenia w trybie gadżetu, to się tak nazywa. Tryb gadżetu właśnie pozwala na komunikację z Raspberry. Jeżeli Raspberry setupuje sobie sieć lokalną, to właśnie ten środkowy port USB na to pozwala. Ma tam odpowiedni kontroler, który pozwala setupować sieć lokalną. Teraz jak na przykład sobie zobaczymy preferencje systemu i tutaj network,
to w sieciach mam coś takiego, CDC Composite Gallery. I to jest właśnie druga sieć, która została stworzona tylko pomiędzy mną a tym Raspberry. I mam tutaj jakiś adres IP. I teraz prawdopodobnie jak zrobię ping nerves local, nie. Tak, tu dostaję normalnie odpowiedź z pinga, czyli istnieje taka domena jako nerves local. Już wytłumaczę, o co chodzi. Może w naszym kodzie to będzie widoczne. Co się tutaj stało? Skompilowaliśmy naszą aplikację. Nasza aplikacja została połączona z runtime'em Erlangowym i z prostym obrazem Linuxa została wrzucona na tego Raspberry'a. Jak działa nasza aplikacja? Aplikacja jest pusta, to jest zwykła eliksirowa aplikacja. Jedyne, czym ona się różni, to definicją targetów, czyli właśnie urządzeń docelowych, na które kompilujemy naszą aplikację. Te targety są używane w depsach na przykład, żeby stwierdzić, pod jaki target jest dany deps, tak? Czyli na przykład właśnie ten nerve system RP0 jest nam potrzebny pod target RP0, tak? Czyli jak my zdefiniujemy target RP0, to tamta biblioteka będzie nam potrzebna przy kompilacji. Tak, więc tym się różni config. Poza tym jest to zwykły config po prostu aplikacji eliksirowej. Oczywiście powstaje plik application, który tak naprawdę pozwala nam, to wygląda tak jak standardowy plik application, czyli pozwala na zdefiniowanie children i ma, to jest aplikacja eliksirowa, która ma setupowanego supervisora. Tu się jedynie różni tym, że dodajemy do tych naszych dzieci jeszcze dzieci dla danego targetu, tak? I tu możemy sobie skustomizować. Jeżeli na przykład budujemy aplikację pod hosta, czyli pod nasz komputer, żeby uruchomić aplikację na naszym komputerze, to może chcemy uruchomić jakieś inne procesy, jakieś inne tutaj serwery czy taski, a inne dzieci chcemy uruchomić już na naszym urządzeniu docelowym. Możemy sobie to skustomizować, ale te definicje są puste, więc to jakby się niczym nie różni. I tyle, tak naprawdę. Więcej nic w tej aplikacji się nie dzieje. W konfigu natomiast jest ciekawa rzecz, bo config jest podzielony na config i target AXS. Config to jest nasza podstawowa konfiguracja, która jest ładowana przy kompilacji. Tutaj konfigurujemy właśnie po części nervesy, truhorna i na samym końcu, jeżeli target to nie jest host, czyli jeżeli nie kompilujemy aplikacji dla naszego komputera, tylko pod Raspberry'a, to jest dociągany jeszcze plik target. Konfiguracja z pliku target. Tu się ciekawe rzeczy dzieją. Bo jest na przykład robiona taka fajna rzecz, że właśnie biblioteka Nurse Firmware SSH pozwala nam na budowanie firmware'u, który ma upoważnione nasze klucze publiczne z komputera, na którym kompilowaliśmy. Więc on fajnie sobie tutaj zaczytuje z katalogu SSH klucze publiczne. Trzeba uważać, że tu nie wziął kluczy prywatnych przypadkiem. Zaczytuje sobie właśnie te klucze publiczne, wrzuca je do tego systemu, który my sobie budujemy, który sobie kompilujemy i dzięki temu będę się mógł połączyć bez problemu z tego komputera, na którym zbudowałem system po SSH za pomocą mojego klucza publicznego. Co jeszcze się fajnego dzieje, to że uruchamiamy właśnie Nurse Gadget. To jest właśnie ta sieć, taka peer-to-peer, sposób połączenia się, a nawet nie sieć, tylko bardziej sposób połączenia się do naszego urządzenia. Interfejs USB 0 mówi właśnie o tym, że jest używany to połączenie przez USB, a nie na przykład przez Wi-Fi czy przez Ethernet. Metoda adresacji, tutaj sobie definiujemy właśnie domenę MDNS. MDNS to jest taki system DNS, który działa po prostu w sieciach, powiedzmy, lokalnych. Urządzenie może broadcastować, że ja rejestruję taką domenę lokalną. I to się najczęściej charakteryzuje przez właśnie .local, taką nazwę. Tu moglibyśmy sobie wpisać dowolną jakby domenę, pod którą chcemy znaleźć nasze urządzenie. My mamy akurat nowy wzrokiem. Tak jak widzieliście po pingu, ta domena już istnieje. Sprawdzimy dalej, czyli tak, wszystko działa. To teraz możemy się zalogować. Robimy SSH na local. Jako, że klucze publiczne są już w urządzeniu, to nie musiałem nic zrobić. Mój użytkownik się logował do tamtego urządzenia, jakby autoryzował się kluczami publicznymi. I tutaj mamy dostępny taki tak zwany toolshed.
Tulsze to jest właśnie, to jest właśnie zbiór takich helperów. Możemy sobie zobaczyć jego help. Tak, tu są przeróżne helpery, które pozwalają nam właśnie, nie wiem, printować plik, właśnie wyłączyć nawet urządzenie, albo zrobić listowanie urządzeń USB i tak dalej, nie? Więc to są takie, jako że nie mamy dostępu do Basha, bo jak się zalogowałem, to jestem zalogowany od razu do UX-a, tego zapomniałem powiedzieć, to musimy mieć dostęp do niektórych takich systemowych wywołań. I właśnie to, do tego mamy dostęp przez Toolshed. Możemy sobie też podejrzeć logi z naszego urządzenia przez Ring Logger. I tu są logi właśnie z butowania naszego urządzenia, przeróżne informacje o tym, jak setupowano właśnie to połączenie po USB. Wcześniej jeszcze jakieś tam systemowe rzeczy się dzieją. NTP tam było widać na przykład u góry. No i tyle. I nasze urządzenie działa. Nie jest użyteczne jakoś specjalnie, bo to jest po prostu pusta aplikacja, ale można się zalogować, nie? Więc to był pierwszy nasz etap. I teraz, jako że już skonfigurowaliśmy połączenie, to możemy na przykład wysłać aktualizację naszego softu. Czyli zrobimy sobie tutaj plik hello. Możemy sobie takiego hello worlda napisać na przykład. Nie, mamy moduł hello i jedną funkcję world. I teraz co? Teraz chcemy to wysłać na nasze urządzenie. Zrobimy mix firmware, który skompilował jeden plik, tak? Tam się jedna rzecz zmieniła. Skompilował jeden plik i buduje nam teraz firmware. Dobra. I teraz, żeby wysłać ten soft na naszego Raspberry'a, Nervsy udostępniają coś takiego jak firmware push. Nie? I tu jest napisane pushes a firmware update to a Nervsy device over SSH. Tak? Dokładnie to, co chcemy. Żeby on pushnął ten firmware po SSH. Więc masowo do floty urządzeń? Nie, na tym etapie nie, ale możesz sobie to po stronie swojego serwera z kolei zakodzić, że on pushnie to do wielu urządzeń, jeżeli zarejestrujesz. Mix firmware push oczywiście mówi nam bardzo pomocnie, że proszę użyć czegoś innego, i to nie działa. Bo zepsuli mix firmware push i teraz trzeba zrobić mix firmware dance script, który wygeneruje nam skrypt, który będzie uploadował. To jest popieprzone, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale dobra, no tak zrobimy. I teraz powstał plik upload sh. Wykonujemy ten plik, wykonujemy to polecenie i on teraz uploaduje właśnie do Nervsy Local. Tu widzicie, że on używa FWAP-a i jest napisane upgrading partition B. FWAP to jest taki właśnie toolset do aktualizacji oprogramowania na urządzeniach embedded. I tam są przeróżne strategie, aktualizowanie i tak dalej. To jest strategia z dwoma partycjami. Czyli mamy jedną partycję aktywną i drugą nieaktywną. Jak aktualizujemy soft, to wpisujemy ten obraz na partycję nieaktywną i jak wszystko się uda, jak wszystko zwalidujemy, że cały ten obraz się zgadza, to wtedy jedną operacją podmieniamy partycję. Tak? Jeżeli wysyłanie tego nowego obrazu, tego nowego firmware'u się nie powiodło, to dalej będziemy używać starej partycji i tyle. Tak? Nie zostaniemy w takim stanie, gdzie nasza partycja jest nieużyteczna, po prostu coś brakuje nam danych. Nie? No i to zostało wysłane przez, nie musiałem wyciągać karty, wszystko po tym połączeniu właśnie SSH po sieci zostało wysłane. I teraz czy działa? Tutaj oczywiście był reboot systemu, więc o właśnie, na przykład może powstać coś takiego, że jeszcze nasza domena jest niedostępna, ale już jest dostępna, więc mamy po prostu pecha. On po prostu musi broadcastnąć tę domenę, że Nervsy Local jest zarejestrowane i jest pod takim adresem IP, tak? No i teraz możemy sprawdzić, czy Air Quality Monitor
nasz kod się nazywa Recalibrate Monitor Hello, czy jest taki moduł. No jest. Więc zaktualizowaliśmy nasz soft przez sieć, nie dotykając w ogóle naszego urządzenia. To jest jeszcze podpięte USB-kiem. Za chwilę pokażemy ciekawszy sposób aktualizacji. Dobra, więc możemy już puszować firmware do naszego urządzenia. No to teraz, jak już możemy aktualizować soft, to złóżmy de facto nasz monitor. Pierwsza iteracja, zróbmy ją taką, że będzie logowała nam odczyty jakości powietrza po prostu do logera. I teraz tak, czego potrzebujemy do zbudowania tego setupu? Potrzebujemy najlepiej Raspberry'aka. Polecam Raspberry Pi 0 WH. W to jest wireless, H to jest z headerami. Ja wam mogę pokazać, potrzebny teraz. Tak. Więc tak, to jest mój Raspberry. To są headery, które na ogół można dostać Raspberry WH właśnie z headerami. Headery to są te piny tutaj, nie? Żeby można było się łatwo podpiąć. Bo pierwsza wersja Raspberry W była bez headerów. Ona miała tutaj po prostu takie dziurki. Ja sobie te headery dolutowałem, bo właśnie kupiłem tę pierwszą wersję. Mam takie nawet bardziej fancy, bo są color coded, więc widać, które są na przykład odpowiadają za grounda, które mają zasilanie 5V i tak dalej. Więc to są headery, tego potrzebujemy, żeby się podpiąć. I do tego potrzebujemy czujnik jakości powietrza. Polecam ten właśnie Plant Tower PMS7003. Jest na AliExpress, można go kupić za tam 6 dyszek. Jest też na Bodlandzie, ale kosztuje chyba 100. Z AliExpress doleciał w rekordowo szybkim czasie, bo nawet nie miesiąc, więc polecam. Sprzedawcę mogę podlinkować. Nie jestem sponsorowany przez tego pana z Chin albo panią. Tak, także ten Plant Tower, on jest o tyle ciekawy. A tu może przejdę, to się pokażę. On jest o tyle ciekawy, że on ma tutaj, w tym otworze, ma wiatraczek, który cyrkuluje powietrzem. Więc jest przemyślany, bo właśnie nawet jak powietrze jest zastane, to go wyczyszcza tamtym wiatraczkiem. No nie? Tutaj. Potem może po toku, żeby teraz nie rozłazić tego wszystkiego, po toku możecie podejść i sobie zobaczyć ten setup. Do tego z tym czujniczkiem dostałem taki adapter, który pozwala, bez tego adaptera on jest mało użyteczny, bo są takie piny schowane tutaj, więc dostałem taki adapter też, który ma wyjścia, które nas interesują. I do tego potrzebujemy jeszcze tylko ładowarki, znaczy te jakieś kabli i ładowarki USB 5V, co jest w każdym domostwie. Tutaj jest właśnie bliżej. To jest, tak, mamy świąteczny obrus. Tutaj widać właśnie wyjścia na tym adapterze. I tu mamy wyjścia takie VCC, czyli napięcie. Znaczy piny, nie wyjścia, to są piny po prostu. Czyli ten adapter nam udostępnia właśnie VCC, czyli napięcie, uziemienie, set do zmiany trybu, ale nie używam tego. RX-TX to są piny do transmisji danych. RX to jest receiving, a TX to jest transmitting, wysyłanie danych. RST do resetowania całego urządzenia, też tego nie używam. I NC jest jako non-connected. Nie wiem, dlaczego w ogóle to udostępniają na zewnątrz i jest to podpięte do kabli, ale to jakby nie jest potrzebne w ogóle. Więc potrzebujemy tak naprawdę czterech pinów. Napięcie, uziemienie i piny przesyłowe. Piny przesyłowe to jest interfejs UART. Interfejs UART jest takim serial interfejsem, który po prostu przesyła nam jakieś bajty z odpowiednią częstotliwością. To też za chwilkę o tym powiem, więc to jest czujnik. I to jest moje Pi. To jest moje Pi. Właśnie tu widać te headery kolor kodowane. Tu są wpięte właśnie cztery piny, które są połączone do czujnika. Za chwilę pokażę jeszcze schemat, karta SD, 16-gigowa, widzicie tam, są 32-megowe obrazy, więc w ogóle nie trzeba nawet tak dużej karty do tego, chyba że coś tam faktycznie będziemy dużego wrzucać. No. I tu są te dwa porty z USB, tu jest napisane PWR, Power. Ten port USB służy właśnie tylko do zasilania energią, a tu jest drugi port USB na Raspberry Pi Zero, który służy do zasilania energią i komunikacji z tym Raspberry. Ten port nie każdy Raspberry ma, także nie zawsze da się tak połączyć,
siecią jakby lokalną przez połączenie USB z Raspberry. Czasem trzeba od razu setupować Wi-Fi. Więc to jeszcze pokażę. Tak, tu są pinauty na Raspberry. My będziemy używać, tam widzieliście na poprzednim może zdjęciu, że używam czterech od końca poza jednym, bo ten jeden ostatni, te dwa ostatnie to są, to jest właśnie 5 V, tak? Czyli zasilanie 5 V. Mamy też zasilanie 3,3 V na Raspberry, przydatne, ale akurat ten sensor, ten czujnik używa 5 V. Jest uziemienie zaraz obok, tak? I są dwa piny UART-owe, UART TX i RX, które są też koło siebie, więc tak fajnie to wszystko się w jednej linii ułożyło, że po prostu można wpiąć cztery piny i mamy cały nasz sensor wpięty. To jest dokumentacja tego sensora, Plantowera, która mówi właśnie do czego służą kolejne piny. Mamy VCC, to jest właśnie positive power, GND, czyli uziemienie, RX to jest serial port właśnie receiving i TX to jest sending. A tutaj mamy z dokumentacji tego czujnika, mamy jak wygląda jedna wiadomość, tak? Transport protocol, to jest właśnie jak jest ułożona, jaki jest schemat pojedynczej wiadomości. Pojedyncza wiadomość ma 32 bajty. Używamy baud rate'a 9600 bitów na sekundę. Baud rate to jest właśnie częstotliwość, w jakiej komunikujemy się w tym interfejsie UART. Tak? Ona jest potrzebna po prostu przy setupie połączenia, żeby nadawca i odbiorca działali na tej samej częstotliwości przesyłu. I teraz tak, jaki jest layout? Pierwsze dwa znaki, pierwsze dwa bajty, to jest bajt w heksach 0x42, 0x4d, to będzie nasz znacznik początku jakby tej wiadomości. Nie? Potem mamy takie dwa bajty, które nam mówią o tym, jaka jest długość wiadomości. Jeżeli to będzie wszystko poprawne, to 32 minus 1, 2, 3, 4, no ja mam 28, zawsze było 28, jak ja tego używałem, nie wiem w ogóle po co jest to, no ale dobra. I tu się zaczynają nasze dane, bajty z danymi, czyli tutaj mamy dwa bajty, które nam mówią o stężeniu PM1.0 w mikrogramach na metr sześcienny, tak? Czyli de facto tak jak się raportuje na ogół stężenie tych pyłów. Tu jest PM2,5, a na kolejnych dwóch bajtach jest PM10. Natomiast tam na dole dokumentacji jest napisane, że ten CF równa się 1, czyli pierwsze trzy odczyty są tylko do celów kalibracyjnych, laboratoryjnych. To nie są odczyty, których powinniśmy używać, dlatego niżej zaczynają się te, które nas interesują, czyli tu są odczyty under atmospheric environment. Tak? To są jakieś takie uśrednione, czy nie wiem, jak one są jakby... Czym się różni to ten pomiar, natomiast widziałem, że liczby dostawałem inne i że właśnie ta gwiazdka tutaj mówi, że tego powinniśmy używać, a nie tych poprzednich. Te poprzednie są do wewnętrznego testowania. Więc tutaj tak naprawdę od bajtu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bajtów takiego paddingu, tak? Bez tych dwóch startowych mamy 8 bajtów takiego paddingu i potem dostajemy się do naszych danych. Dobra. Nie. Tak. Dobra, więc teraz zobaczmy, jak można zrobić taki monitor, który loguje nam na nasze odczyty na output, znaczy do logera. Ano bardzo prosto. Wystarczy zrobić taki reset i już jest. Step 3 powinno działać. Tak, ja tutaj mam jakby już zaimplementowany taki prosty monitor logujący do ten odczyt, do logów. I zobaczmy, co się zmieniło. Tak naprawdę zmieniło się tylko to, że dodałem taki gen server, notabene o nazwie monitor. Ten gen server definiuje sobie w funkcji init. Jakby odpala nowy proces takiej biblioteki Circuits UART, za chwilkę o niej powiem, i potem cyklicznie odczytuje metryki z tego urządzenia, z tego monitora, znaczy z tego czujnika jakości powietrza.
Wspomniałem właśnie taką jedną bibliotekę. Musimy zrobić steps get. Circuits UART tutaj się wyciągnęła. Circuits w ogóle to jest podprojekt projektu NERVS. To są po prostu biblioteki służące do łączenia się, znaczy do korzystania właśnie z tych pinów najczęściej, tak? Czyli właśnie chociażby do połączeń UART przez GPIO, czyli przez te piny właśnie wbudowane w płytki. I tak, dodajemy sobie tę bibliotekę do naszych depsów tutaj. I w naszym monitorze możemy jej używać. Używamy jej tak właśnie, że najpierw startujemy jej serwer, ona musi mieć proces, ona musi mieć swój gen serwer, który komunikuje się na bieżąco i odczytuje z tego interfejsu UART-owego wiadomości i on sobie je tam agreguje. Otwieramy połączenie, robimy UART open, otwieramy połączenie do korzystając z jakiegoś właśnie odpalonego serwera, do odpowiedniego portu. Port w skrócie to jest właśnie nazwa tego interfejsu, serial interfejsu, do którego jest połączony czujnik. Akurat na tym Raspberry on się nazywa TTYAMA0. W tej bibliotece Circuit UART jest też funkcja pozwalająca nam wylistować wszystkie te porty, które są połączone. Ustawiamy sobie też speed. Speed to jest ten baud rate, który widzieliście w prezentacji tutaj, tak? 9600 bitów na sekundę. Więc ustawiamy sobie też odpowiednią prędkość przesyłu danych. I ustawiamy active false, dlatego że chcemy, żeby to odczytywanie informacji było pasywne. To znaczy, jeżeli my zaciągniemy informacje, to je dostaniemy, ale ten proces nie będzie do nas wysyłał informacji. Jest też wersja taka, że ten proces właśnie, że ten gen server wysyła do nas informacje, lądują w inboxie naszego procesu i wtedy możemy na nie reagować w ten sposób. Natomiast ja tutaj użyłem takiej metody, żeby wam pokazać de facto, jak można odczytywać ręcznie te informacje. Potem co robimy? Potem wysyłamy sobie, robimy proces send after. Send after wysyła do naszego procesu, znaczy do jakiegokolwiek, ale w tym przypadku do naszego procesu wiadomość, która zostanie obsłużona i po 5 sekundach to robi, tak? Czyli po 5 sekundach od uruchomienia tego monitora zostanie do nas wysłana informacja, żebyśmy odczytali metryki, tak? Czyli będzie taki delay 5-sekundowy. Zwracamy OK i w naszym stanie przechowujemy sobie proces ID tego procesu, który zaczytuje z naszego interfejsu serialowego dane. No i dobra, i potem mamy callbacki, mamy jeden callback tak naprawdę, handle info. To jest callback właśnie, który będzie odpowiadał na wywołanie tego message'a read metrics. On przyjmuje właśnie tutaj pattern matching, robimy na tym, że to musi być read metrics i bierzemy ze stanu naszego gen servera PID tego procesu, który zaczytuje z UART-a, z tego połączenia serialowego. I tutaj dzieje się zaczytywanie danych de facto w tej linijce, czyli właśnie robimy read'a z tego process ID, czekamy na odczytanie danych, to jest timeout, czekamy 5 sekund. Jeżeli po 5 sekundach nie odczytamy, to się wypierdzieli. Ale jako, że to jest gen server i supervisory, to wstanie, więc nie ma problemu. Specjalnie tak zrobiłem. I co potem robimy? Ten message to jest binary. Jak sobie sprawdzimy tutaj read'a, to on nam zwraca OK binary albo error, nie? Więc message to jest binary, trzeba go sparsować. Taki message będzie właśnie wracał jako binarka. No i na szczęście jesteśmy w Elixirze, więc mamy sobie tutaj taki parse message i w Elixirze możemy robić przepiękny pattern matching na binarkach. Zauważcie, że tak, to jest w ogóle, jeżeli ktoś nie wie, ta notacja z dwoma takimi strzałkami, to jest właśnie opisywanie jakiegoś binary, tak? Czyli jakiegoś ciągu bajtów. Po przecinku listujemy bajty, tak? Możemy właśnie sobie też pattern matchować w tym zapisie binarnym. Czyli na przykład tutaj pattern matchujemy sobie, że pierwszy bajt musi mieć wartość 0x42 w zapisie heksadecymalnym. Jak sobie zobaczycie naszą dokumentację, to jest dokładnie to. Nie? To jest prosto, to jest screenshot dokumentacji. 0x42, a drugi ma być 0x4d. I dokładnie to mamy, nie? 0x4d. To ma być drugi bajt. Potem co się dzieje? Potem robimy sobie padding. Ten padding, o którym mówiłem, czyli te 8 bajtów
właśnie 2, 4, 6, 8 do naszej pierwszej wiadomości, tak? Do naszego pierwszego bajta danych faktycznych. Skipujemy go sobie, nie chcemy go patternmatchować, ale używamy tutaj binary size, żeby powiedzieć, że tych bajtów będzie 8, tak? Tego patternu. I potem chcemy się dobrać do tego, co nas interesuje. Tutaj nasze, chciałem powiedzieć złoto mazistów, ale nie, dobra. To są nasze dane, które nas interesują. Binary size 6, tak? Bo dla każdego są trzy odczyty, czyli PM1, PM2,5, PM10. Każdy z nich na dwóch bajtach, czyli generalnie mamy 6 bajtów danych, które nas interesują. I potem jest reszta. To jest jak w JavaScriptie. Rest po prostu, reszta jest jakąś binarką, nie interesuje nas, to jest po prostu reszta tej wiadomości. To sobie patternmatchujemy, wyciągnęliśmy sobie te dane, więc teraz data możemy sobie spatternmatchować. I data to jest też binarka, która ma 6 bajtów. Każdy po 2 bajty, każdy po 2 kolejne bajty, to jest kolejny odczyt. Pierwszy odczyt to będzie PM1, drugi PM2,5, trzeci PM10. No i pięknie. Mamy to spatternmatchowane, więc możemy sobie zebrać do mapy, tak, która jeszcze trzeba zdekodować tylko binary na integera, tak? Bo inaczej byśmy tutaj zostali po prostu zapis binarny, że to są dane binarne, a my chcemy te dane binarne zinterpretować jako integera, tak? Żeby Elixir też wiedział, że to jest integer, więc sobie jeszcze to dekodujemy, jest taka funkcja binary decode unsigned, która sobie dekoduje te 2 bajty na jakiegoś tam integera. No i tyle. I mamy metryki, zwracamy te metryki. Jeżeli nam się coś nie powiodło w tym pattern matchingu, to zwracamy, że jest niepoprawna wiadomość. I też to logujemy wtedy. No i tyle. Dobra, to odpalmy sobie. Next firmware. To niech się kompiluje. Tutaj widzicie właśnie rozszerzenia w celach. Jak się kompilują, cross kompilacja się robi. Tej biblioteki do komunikacji po UART-cie. I teraz tutaj... Aha, on działa, więc mogę przez połączenie USB się z nim skomunikować. Może wezmę ten dłuższy kabel. Będzie łatwiej. Tak. Tak. Dobra. Zrobię sobie pinga. Musi jeszcze wstać. Bardzo mi się podoba ten właśnie zapis binarny, bo bardzo łatwo można pracować z danymi binarnymi w Elixirze. Świetnie się to sprawdza. I właśnie to, że można na nich robić pattern matching, to, że można mówić, jak duża jest jakiś kawałek tej wiadomości w bajtach. Można też po prostu dać size, wtedy to będzie w bitach. Więc bardzo, bardzo to był bardzo przyjemny kawałek kodu do zakodzenia. Dobra, to jest już wstało, czyli możemy teraz zaploadować nasz nowy firmware. Widzicie, teraz jest partycja A, nie? Wcześniej była partycja B, a teraz na zmianę właśnie on bierze partycję A, czyli są dwie partycje, które on aktualizuje nowym firmwarem. Jeżeli wszystko się uda, to podmienia partycję na końcu, tamtą pozostałą usuwa. Dobra, udało się, on się teraz musi zrebootować. Możemy zrobić pinga, zobaczymy jak się wyłączy. Tutaj jeszcze jest w cache'u i gdzieś tam w sieci jeszcze krążą informacje o tym, że jest ta domena. Może wzlokal, resolwuje do takiego IP-ka. To za chwilkę padnie, bo właśnie urządzenie się będzie rebootować, o właśnie. Jest timeout. I za chwilkę jak się zbootuje, to będziemy mogli się zrobić. Poza tym plikiem monitor, musiałem wpiąć tego gen serwera oczywiście w drzewo superwizji. Zrobiłem tutaj to w application. Podałem po prostu nazwę tego modułu. Jako że monitor używa gen serwera, gen server teraz pozwala, znaczy ma taką funkcję jakby child spec, definiuje taką funkcję child spec w module, w którym go używamy. Więc nie trzeba w ogóle tutaj żadnych speków dodawać poza tym. On używa chyba strategii one for one i można dać po prostu nazwę tego modułu, jest bardzo łatwo. Dobra, wrócił nam nasz Raspberry online. Zalogujmy się do niego.
I zobaczmy tutaj ring logger next. No i widać jakieś pomiary. Możemy zrobić jeszcze ring logger attach, czyli łączymy loggera z naszym tutaj outputem, żeby widzieć te pomiary na bieżąco. No i widzimy. Jest PM1 jest 19, PM10 jest 26, PM2,5 jest 25. Jak wrócimy do naszej prezentacji, tutaj wcześniej, tutaj, no to mówiliśmy o tym, że PM2,5 powinno być mniej niż 25 mikrogramów na metr sześcienny, czyli umrzemy. 29. Nie, no to nie jest jakoś tam tragedia, ale no widzicie, jesteśmy w zanieczyszczonym środowisku. A na przykład PM10 powinno być mniej niż 50 mikrogramów na sekundę, PM10 mamy 33, więc tutaj jesteśmy bezpieczni, natomiast to jest bardziej niebezpieczne, w sensie ten PM2,5 może przenikać do naszego krwiobiegu, więc to jest... No, i tak możemy. W sensie, jeszcze można by było zrobić taki death clock, który liczy, o ile nam się... Co? Dwóch mniej w ten czy dni. A tam jest para wodna. Ja to, że to ty zaliczysz. To ja, to ja jestem twórcą tego. Znaczy tam jest para wodna, a para wodna może zwiększyć odczyt na jakiś czas, tak? Ale ten odczyt nam pewnie będzie spadał. Para wodna nie jest aż taka... Ten czytnik jest używa jakby światła lasera, żeby odczytać, jak zanieczyszczone jest powietrze. Para wodna jest troszkę, przepuszcza tego światła jednak, więc powiecie. Dobra, czyli mamy prosty czytnik, który loguje nam te odczyty na konsolę, ale no to samo w sobie nie jest jakoś skuteczne, bo musielibyśmy się logować, więc zróbmy coś fajniejszego. I teraz tak, tu. I teraz zrobimy to. Dodamy UI, żebyśmy mogli nasz monitor gdzieś sobie zdeployować i właśnie połączyć się do niego, chociażby po HTTP, to możemy dodać kawałek UI-a, a jeżeli UI-a, jeżeli HTTP, no to Phoenix. I tutaj poznamy nowy buzzword, czyli Poncho projekt. Nie Umbrella, tylko Poncho. Poncho projekt to jest, znaczy projekt typu Poncho, to jest utarta nomenklatura właśnie w świecie nerwsów. Jakby taką, jak się pomyśli na tym, jak zdeployować aplikację HTTP-ową i aplikację właśnie taką, taki firmware do obsługi chociażby takiego czytnika jakości powietrza, no to od razu do głowy nam wpada Umbrella, tak, że w jednej Umbrelli moglibyśmy zrobić dwie aplikacje. Jedna to jest, obsługuje ten miernik jakości powietrza, a druga aplikacja to jest właśnie nasz serwer HTTP. Natomiast to nam utrudnia pracę nad samym tym serwerem, bo sprawia, że cały ten kod aplikacji, która ma być uruchomiona na Raspberryku, musimy uruchamiać też na naszym kompie, znaczy sorry, na naszym urządzeniu, tak, bo to jakby Umbrella wstaje cała. Można jakoś to tam pewnie skonfigurować, natomiast łatwiejszym podejściem jest to, czyli definiujemy sobie, zmieniamy sobie trochę strukturę naszego repo, dalej będziemy mieć root, tutaj folder, natomiast teraz definiujemy sobie dwa projekty elixirowe. Jeden to będzie Air Quality Monitor Firmware, to będzie firmware naszego urządzenia, a drugie Air Quality Monitor UI. Teraz co możemy zrobić, to w tym firmware'ze jako dependency podać ten Air Quality Monitor UI, tak, przez ścieżkę po prostu relatywną. A w Air Quality Monitor UI możemy odpalić to jako niezależny projekt. On nic nie wie o żadnym tam Raspberry, o niczym. Tak? Więc to jest akurat całkiem spoko. Jest trochę zabawy z konfiguracją, ale to wam wszystko pokażę. Dobra, to może przejdźmy właśnie do tego kolejnego kroku. Teraz tak. Czwarty. Tak, tutaj zobaczymy sobie właśnie strukturę. Czyli zmieniliśmy troszkę... Zmieniliśmy troszkę strukturę, przenieśliśmy cały firmware do podkatalogu i teraz dodamy jeszcze slep piąty. Tak, dodaliśmy właśnie UI, to jest setupowany projekt Phoenixowy, tak, bardzo prosty. Slep szósty chyba by nas interesował. Ok. Czyli tak, możemy sobie teraz zobaczyć nasz UI. Nasz UI to jest prosta apka Phoenixowa.
jak to Feniks ma tam jakieś kontrolery, jakiś page controller. No i generalnie możemy go odpalić. Tu nie ma żadnego ecto ani nic takiego, więc dość prosty jest setup. Możemy później dodać sobie na przykład ecto, żeby zapisywać sobie nasze metryki, nasze pomiary i na przykład wizualizować to sobie na jakimś grafie. Jak najbardziej możemy to zrobić. Ja tego tutaj nie robię, żeby było prościej. Muszę to jeszcze wszystko dociągnąć. Dobra, w drugim tabie sobie otworzymy nasz firmware. Tak, mix.sket, target Raspberry Pi 0. I teraz tak. Nasz firmware jeszcze tutaj nie ma. Tak. Projekt Elixir, znaczy Phoenixowy. Bardzo prosty. Welcome to Phoenix. Nie wiem dlaczego nie działają obrazki. Coś zepsułem chyba. Czyli tak. Normalny projekt Phoenixowy. A, wiem dlaczego by się nie zbudowały asety. Dobra. Możemy teraz przejść do kroku szóstego, gdzie dodałem po prostu prosty UI z WebSocketami. Co w tym kroku się dzieje, to dodałem prostą templatkę, która definiuje trzy paragrafy, które mają spany z odpowiednimi ID-kami. PM1, PM2.25 i PM10, tak? A taki prosty widok startowy, gdzie będziemy mieć po prostu myślniki przy kolejnych odczytach i potem JavaScriptem i pushowaniem przez WebSockety będziemy sobie aktualizować te pomiary. Więc tak, WebSockety tutaj też już dodałem. To nie jest jakby na ten talk, jak one działają. Bartek swoją drogą kiedyś nam pokazywał, więc można spojrzeć na YouTubie. W każdym razie jest dodany nowy channel Metrics, tak? Nasze pomiary, metryki, który jest obsługiwany przez Metrics Channel. Metrics Channel pozwala każdemu dołączyć, bo to są publiczne dane tego monitora. No i generalnie będziemy mogli pchać do tego kanału informacje, jakieś dane. Potem w naszym JavaScriptie obsługujemy te wiadomości z kanału Metrics Channel. Czyli jak przychodzi nam na tym kanale Metrics Lobby nowa wiadomość typu Metrics Update, to te metryki lecimy po wszystkich kluczach tych metryk, tak? Bo te metryki chcemy, żeby to była jakaś mapa, która mapuje nam na przykład PM1 na odczyt tej metryki. Czyli lecimy po wszystkich kluczach tego obiektu, dla każdego klucza szukamy tego spana z odpowiednim ID-kiem i wpisujemy wartość tej metryki do tego spana. Bardzo prosty kod, możemy go tutaj sobie odpalić. Musimy tylko zainstalować jakieś tam JavaScriptowe rzeczy. Milion. Chcę taką prostą rzecz zrobić, serio. A, jeszcze się musi skompilować. 16 giga. Tak. I z tego co pamiętam, to miałem to tutaj odpalić, żeby paka. To nam będzie potrzebne, nie na ten step, ale już możemy to zrobić. Tak, i odpalamy sobie Phoenix Server i mamy taki prosty UI, nawet na telefonie i WebSockety są połączone, natomiast nie wiem czy tu widać? Coś tutaj, czekajcie, jakoś to tak zrobię, tak, ok, to bardziej widać. No, WebSockety się połączyły, tak? Dołączyliśmy do Metrics Lobby i teraz powinniśmy dostawać jakieś informacje od tego kanału Metrics Lobby, nie? Na razie nic się nie dzieje, bo żadne informacje nie są wysyłane. Na szczęście możemy to zasymulować, to wysyłanie.
Wystarczy tylko odpalić Mix Phoenix Server przez EXA, żebyśmy mieli dostęp do interaktywnej konsoli. I wtedy, jak sobie to odświeżymy, tak? Wtedy możemy sobie wysłać takiego websocketa, znaczy wysłać taką wiadomość po websocketach ręcznie przez Air Quality Monitor UI Web Endpoint Broadcast, nie pamiętam tutaj jaka była kolejność. Broadcast, pierwsze to jest topic, potem event, a potem message, tak? Czyli topic to jest Matrix Lobby, event to jest Matrix Update, a nasz message to będzie PM1111, PM25222, PM10333. Et voilà. Metryki są, dostaliśmy wiadomość, tak? Czyli websockety działają. Czyli mamy jakby od strony samego projektu webowego, od strony UI-a mamy wszystko gotowe do tego, żeby pushować takie metryki do naszego UI-a. No i teraz trzeba to wszystko pożenić. Tak, dodaliśmy websockety. I teraz trzeba skonfigurować nasz firmware, który wyślemy na urządzenie, żeby używał tej UI-ki. Tak? I pokażę Wam, jak dostać się do tej aplikacji lokalnie. Swoją drogą, jak ja będę tutaj grzebał, to możecie w międzyczasie połączyć się do tej sieci. Sieć się nazywa Mindspace Guest i hasło jest MMGuest8. MMGuest8. Pierwsze M jest wielkie, drugie małe. Guest8. Połączcie do tej sieci, to odpalimy sobie wszystkim to na naszych kompach. Ja się tutaj zresetuję do odpowiedniego kroku. Pokażę Wam, jak to już tylko miło. Tak. Teraz, jako że my będziemy robić release i będziemy używać tego naszego UI-a, to nie będziemy odpalać webpacka w tej wersji takiej interaktywnej, że jak zmienimy JavaScript, to on przebuduje nam ten JavaScript. Więc musimy, raz, że ja skompilowałem przed chwilą wszystkie asety, tak? Webpack nam wypluł asety, ale jeszcze musimy zrobić coś takiego jak Mix Phoenix Digest, który wygeneruje nam statiki właśnie w priv statiki. Wtedy jak odpalimy serwer Phoenixowy w trybie produkcyjnym, czyli tak się odpali na naszym Raspberryaku, to wszystko będzie działało. Teraz tak, tutaj w naszym firmware, jesteśmy w firmware, tak? Nie pamiętam, czy tam coś dodawałem, jakąś linkę, chyba nie. W każdym razie, a jednak, no tak. Bo teraz w naszym firmware dodałem w MixAXS Air Quality Monitor jako lokalne dependency. Tutaj to widzicie. Trochę czerwono, za chwilkę zniknie. Tak, czyli mamy lokalne dependency Air Quality Monitor UI ze ścieżką dwie kropki Air Quality Monitor UI. Tak? Czyli wciągamy jakąś inną aplikację jako zależność naszego firmware'u. To jest właśnie ten cały poncho projekt. Więc palmy sobie to jeszcze raz. Teraz powinien już nie krzyczeć. Tak. Wszystko świeci. No i teraz co? Wciągnęliśmy tego UI-a. Tylko problem jest taki w tym setupie versus Umbrella, że musimy, że config tej aplikacji, tego firmware'u jest brany dalej z katalogu config w naszym katalogu firmware. Więc w tym configu będziemy musieli skonfigurować swój endpoint. Ten w aplikacji Phoenixowej. Ja te konfiguracje można skopiować z tamtego projektu z UI-em i trzeba uzupełnić parę rzeczy. Po pierwsze host, tak? Bo już nie będziemy na localhoście, tak jak tam, tylko będziemy właśnie na naszym hoście na RevZolku, port 80, bo nie chcemy pod jakimś dziwnym portem 4000, secret keybase,
Cold Reloader wyłączamy, bo nie jest nam potrzebny i uruchamiamy serwer true, to pozwoli uruchomić serwer Phoenixowy, nawet jeżeli nie wywołamy polecenia Phoenix Server, tak? Czyli jeżeli nie wywołamy mixtaska Phoenix Server, to i tak ta aplikacja, ten serwer się uruchomi, tak? No i reszta to są jakieś tam właśnie patch suby i render errors, to jest ze standardowej konfiguracji. Tutaj jeszcze musiałem skonfigurować lipkę JSON-ową. W targecie chyba się niewiele zmieniło. W targecie zmieniłem to, że dodałem konfigurację, to też jest przez bibliotekę nerwsową, Nerves Network, która pozwala nam łączyć się do jakiejś sieci bezprzewodowej. To jest fajnie zrobione, bo config jest w momencie kompilacji wystawowany, więc ja mogę sobie na przykład ustawić na moim urządzeniu, na którym kompiluję te hasła jako zmienne środowiskowe i on tutaj zostanie zaszyty w momencie kompilacji, a jednocześnie nie muszę wrzucać nigdzie sekretów i też na moje urządzenie jakby nie muszę się tam jakoś łączyć i wrzucać te sekrety, to jest w moim release skompilowane, tak? Te wszystkie sekrety, których moje urządzenie będzie potrzebować. I tutaj w tym Nerves Need Gadget, czyli w tym setupie, który nam pozwala się podłączyć do urządzenia, zmieniliśmy interfejs na WLAN, czyli na właśnie na Wi-Fi. Adres metod to się zmieniło też troszkę z DHCPD na DHCP. I tyle. Tak naprawdę więcej się nie zmieniło. Czyli wciągnęliśmy zależność, zmieniliśmy setup sieci na to, żeby używał sieci bezprzewodowej. Teraz przed kompilacją musimy wyeksportować właśnie te dwie zmienne środowiskowe, które mówią, jaki jest hasło naszej sieci, jaki jest SSID naszej sieci. I możemy odpalić Mix Firmware, co teraz skompiluje nam wszystko właśnie. Skompiluje nam i nasz firmware, i Phoenixa, wszystko na raz. Tak, on kompiluje teraz na przykład Plaga, Cowboya, Phoenixa i naszą apkę. I tworzy nasz firmware. I będziemy mogli go zaploadować. I na razie jeszcze mamy nasze urządzenie skonfigurowane po USB, więc uploadujemy to po USB. Powinno się dalej resolwować ta domena. Tak, resolwuje się dalej. Natomiast w momencie, jak zaktualizujemy kod, to nasze urządzenie po rebucie połączy się do sieci Wi-Fi. Już nie po tym interfejsie USB. Czasem ten błąd się pojawia, że nie potrafi zresolwować nerf local, mimo iż mój ping działa. Nie wiem dlaczego, ale już znalazłem. Robimy upload. Bum. No i dobra, i teraz chwila prawdy. A, jeszcze wam nie pokazałem tego kawałka kodu, który de facto wysyła aktualizację do naszego UI-a. Więc tutaj w firmware, jak widzieliście wcześniej w tym module monitor, w handle info reagowaliśmy na wiadomość read metrics, czytaliśmy te metryki, parsowaliśmy tę wiadomość wartową i te metryki wcześniej były logowane w tym miejscu. A tutaj zrobiliśmy sobie funkcję send update, która po prostu loguje nam te metryki i wysyła, to jest bardzo brzydkie, i wysyła bezpośrednio do tego endpointa, robi broadcasta, tak? Bo to powinno być pewnie Air Quality Monitor UI, powinien pewnie mieć jakiś interfejs, który nam pozwala pushnąć tę wiadomość do niego i tam trzymać gdzieś tę logikę webową, ale no tutaj tak zrobiłem brzydko, że łączymy się bezpośrednio do tego webu, do tego endpointa i broadcastujemy właśnie tę wiadomość, broadcastujemy na tym kanale Metrics Lobby, wiadomość Metrix Update o treści właśnie tych sparsowanych metryk. Te metryki sparsowane są właśnie takie, jak nasz frontend oczekuje. Dobra, już powinno się chyba, zrobiłem pinga. O, właśnie wstała nasza aplikacja. Teraz tak, to zamykamy. Wpisujemy Nerves Local. Zachęcam wszystkich, żebyście odpalili HTTP. To jest właśnie tak dziwnie. HTTP dwukropek, też nerves.local. Działa! To nie działa. Od 5 minut. Tak?
Okay. Tak, MindSpace Guest, MM Guest 8 hasło. A, i wchodzimy na HTTP Nerds Local. Czasem przeglądarka redirektuje to i próbuje szukać tej domeny w Google, bo nie rozpoznaje, że to jest walidna domena. No właśnie, tak jak Andrii. Ale czasem działa, ja za chwilę się też. Odpowiem na to standardowo, u mnie działa, więc... Dobra, czyli widzimy tutaj odczyt. Widzimy tutaj odczyt i możemy sobie zobaczyć właśnie websockety. Czyli tak, połączyliśmy się do websocketów. Tutaj widzimy, że dostajemy wiadomości. Dostaliśmy update, PM1 jest 20, PM10 jest 32, PM25 jest 30. I nasz interfejs reaguje na te websockety i dostaje update'y. I wszystko jest na tym małym urządzeniu. Serwer webowy, aplikacja, która monitoruje i tak dalej. W rozszerzonej wersji udało mi się też postawić tutaj, skompilować SQLite'a pod to urządzenie i normalnie setupować Ecto, że te metryki były zapisywane w Ecto. Także można to też rozszerzyć. Dobra, zrobimy jeszcze jedno doświadczenie, bo tutaj to tak średnio widać, że jakieś tam liczby się niby wyświetlają, no ale my chcemy zobaczyć, czy de facto jak wyjdziemy na zewnątrz albo zobaczymy, jakie powietrze jest na zewnątrz, to czy coś się zmieni. Więc teraz powinno was odłączyć od tego interfejsu, za chwilę wstanie urządzenie i wyjdziemy sobie, ja wyjdę na taras. Wy zobaczycie, jakie są odczyty. Spodziewamy się, że na terenie dużo gorzej będzie. Wychodziłem wcześniej i było trochę gorzej. Teraz jest wieczór, auta jeżdżą, więc mam nadzieję, że mam zasypione powietrze. Ale wiesz, że wieczorem dojeżdżać i wiatr przeżyć. Dobra, jak co, to mam jeszcze zapałki, więc mogę je tam zapalić. Możesz się zapalić. Nie, tu nie mogę, bo się uruchomi takie coś, co leje na mnie wodę. Nie chciałbym tego. No dobra. Działa czy nie działa? Okej, działa. Tak. Dobra, czekajcie, bo to mam teraz wpięte w ogóle w powerbanka, więc jest mobilne rozwiązanie. Idę na taras. Zobaczymy, jak to jest. Dobra. No, rośnie. PM10 jest 50. Możesz pokazać jaka? No, PM10 rośnie 57. PM2,5 jest 48. Czyli poprawna wartość powinna być, znaczy dozwolona wartość, bezpieczna, jest 25 mikrogramów na metr sześcienny, a my już mamy 48 mikrogramów w tym miejscu. A też inny odczyt byłby na dole, jakbyśmy zeszli na poziomie ulicy, stężenie tych ciężkich właśnie pyłów i tak dalej jest wyższe niż na takim poziomie, gdzie powietrze jest trochę mniej zanieczyszczone, jest trochę większy wiatr. Mamy 60 mikrogramów na metr sześcienny PM10 i 50 mikrogramów na metr sześcienny PM2,5. Dobra, wydaje mi się, że już żeśmy dobrze zmierzyli. Okej? To było widać? PM10-65 mikrogramów na metr sześcienny, bezpieczna wartość to jest 50, PM2,5 51 mikrogramów, bezpieczna wartość to 25, teraz jak wróciliśmy do środka, to te wartości spadają. Na Androidach nie działa. Słucham? Na Androidach nie działa. Na Androidach nie działa? Ale ta domena, czy nie łączy w ogóle, czy websockety? A, okej, okay. No to dziwne. Domena nie działa, jest jakoś blokowana. Może jest jakoś blokowana, to bardzo możliwe w sumie. Ale możecie, a spróbujcie wejść na 192.168.104. Tu jest. Macie na ekranie. Tak? Doskonale. Bo przekody nie działają? Po 5 sekundach się aktualizują. Jest, tak? Doskonale. No to fajnie. Eksperyment zakończony sukcesem.
wiemy, że powietrze nie jest jakieś super. Dzisiaj w naszym biurze, zdziwiłem się, bo w naszym biurze, w biurze Freszy, polecam, było 5 miligramów, mikrogramów na metr sześcienny. Bo bardzo czysto, mam bardzo czyste biuro. No. Nie ma tam nic. Także tyle. Możecie to wszystko sprawdzić na moim GitHubie, cały ten projekt jest tam. Więc zachęcam. Ta prezentacja jest też na naszym już GitHubie. Ja zresztą to otwieram z naszego GitHub Pages. Także możecie sobie ją obejrzeć. Jeżeli chcecie się nauczyć nerwsów, to planujemy warsztaty z nerwsów. Wiem, że to, co żeśmy tutaj pokazywali, tam było parę ruchomych klocków. Fajnie sobie będzie to właśnie posprawdzać, pomajsterkować z tym. I więc robimy takie warsztaty, które bardziej rozszerzone, gdzie właśnie zrobimy też bogatszy interfejs użytkownika, gdzie możemy właśnie skonfigurować Ektor, żeby opisywać sobie te metryki, jakoś je tam wizualizować. Także śledźcie nas na Facebooku i na Meetupie, bo pewnie będziemy ogłaszać. Chciałbym to zrobić jeszcze w sezonie takim grzewczym, kiedy właśnie ta jakość powietrza jest gorsza. Więc mam nadzieję, że w lutym, na początku lutego nam się udaje zorganizować. Dzięki wielkie w takim razie. Czy macie pytania jakieś? Nie. Wyczerpałeś. No? Do tego upgrade'owania firmware'u, on używa tego Lublina, tak? Można to nazwać? On nie używa tego typowego, tak, to kupa. A nie używa typowego dla Erlanga, release'ów. Mhm. Dlaczego oni poszli w tą stronę? Dlaczego poszli w tą stronę? Jakby się zepsuł release, to miałby problem. Jakby się crashował na przykład na stole. Ale do tego masz shoehorn. To jest właśnie ta lipka, która pozwala upewnić się, że inicjalizacja całej maszyny, która zarządza zresztą tym urządzeniem, przejdzie pomyślnie. I to jest właśnie plugin release'owy. Do tego jest shoehorn. Dlaczego do tego nie używają? Ale wiecie, jeżeli masz całą jakąś tam drzewo supervision tree i jak ci zacznie się po krótkim czasie bardzo całe zwijać, aż w końcu zrespuje się win, no to już żadna linka ci nie uprawi przed tym, że czy można wtedy, bo to jest tak, że jak znasz partycję, to i tak wystartujesz tego wina. Tak. Więc i tak musisz postawić nową, a tak to w najgorszym wypadku. Dobra. Ale wydaje mi się, że chociażby z tego względu, że jeżeli chcesz jakieś rozszerzenia Linuxowe, jakieś moduły Linuxowe uruchomić, to wymaga to pewnie restartu urządzenia i dlatego poszli w tym kierunku. Żeby właśnie zbudować właśnie cały obraz tej partycji na twoim komputerze, wysłać cały obraz partycji, tak, zwalidowany, że on jest poprawny i tak dalej, na to urządzenie. Dlatego użyli tego, a nie listów. Tak mi się wydaje, miałoby to właśnie sens. Tak. I używają właśnie takiego narzędzia FWAP, chyba to się czyta. To w ogóle wczoraj sprawdziłem dopiero, skąd to się wzięło. I Urban Dictionary mówi, że to się bierze od Puppy Dog. Bo jest flopper i to jest niby skrót od puppy dog. Nie wiem, no w każdym razie tak to działa. Jest używany właśnie taki soft do podmiany firmware'u w urządzeniach embedded. No i tam jest parę strategii. Jedna z tych strategii właśnie mówi o tym, że można użyć tej strategii dwóch partycji, gdzie podmieniamy. Nie? Wydaje mi się, że dlatego tego użyli, że jeżeli zmienisz na przykład obraz bazowy Linuxa, tak, którego chcesz używać, bo to też jest możliwe w nerwsach, no to musisz podmienić jakby cały obraz tego Linuxa, tak, tego urządzenia i dlatego właśnie poszli w tym kierunku. Nie? Znaczy, jeżeli nie uda się wysyłanie obrazu, to w ogóle nie zostanie podmieniona partycja, więc zostaniesz przy tej starej partycji. Jeżeli obraz się wyśle, to już nie ma takiego łatwego powrotu, musisz wgrać po prostu ponownie nowy obraz. Natomiast fakt, że właśnie jest warstwa separacji między twoją aplikacją, a
a samą Wiemką, właśnie ten cały Schuhorn, który zarządza jakoś tymi procesami wewnątrz, znaczy tymi aplikacjami, które deployujesz lepiej na takim dodatkowej warstwie abstrakcji, to jest mało prawdopodobne, że na przykład twoje urządzenie się w ogóle nie uruchomi. Natomiast co możesz zrobić, to zepsuć konfigurację networku i możesz też nie mieć wtedy do tego dostępu. Na przykład jak skompilujesz sobie nowy firmware bez ustawienia haseł do Wi-Fi, tak? Wrzucisz to, aplikacja się zrestartuje, nie połączy się z Wi-Fi, musisz iść wyciągać kartę SD, tak? Także tam są jeszcze jakieś, natomiast to można sobie otulować, że na przykład nie można albo że musi być wymaganie właśnie tej zmiennej konfiguracyjnej ustawionej, tak? Żeby mieć tylko dostęp, nie? To jest jedno z... No. A to nie ma jakiejś takiej łatwej drogi powrotu rollbacka, na przykład ty coś wyślesz, stwierdzisz to jednak shit i nie wiem, na przykład head minus jeden czy cokolwiek. Możesz, no, tylko to polega na tym, że ty na swoim kompie stworzysz nowy firmware, który jest cofnięty o jeden. Nie ma czegoś takiego, commit, że to jest w stanie podmienić to w drugą stronę. Myślałem, że to dlatego są te dwie partycje. Dwie partycje są po to, że jak wysyłasz nowy firmware do urządzenia, tak? To normalnie byś robił to tak, że powiedzmy nadpisujesz tę starą partycję, tak? I teraz w trakcie jak nadpisujesz tę starą partycję, jeżeli zerwie ci się połączenie, to zostaniesz w takim dziwnym stanie, gdzie nie wiem, część danych jest nadpisana, część nie, jest rozpieprzony cały system, nie da się nic z nim zrobić, tak? Trzeba po prostu sformatować całą kartę SD i tak dalej. Dlatego są dwie partycje, że ta jedna partycja jest aktywna i z niej urządzenie jest uruchomione. Do drugiej partycji wpisujemy nowy obraz urządzenia, całego Linuxa, tak? I tylko jeżeli przesyłanie całego tego obrazu się udało, powiodło i checksuma się zgadza tego obrazu, to możemy jedną operacją atomową podmienić partycję i zacząć uruchamiać z tej nowej partycji urządzenie, tak? I po to są te dwie partycje, żeby upewnić się, że soft, który wgrywamy, został wgrany poprawnie. Tak? A nie nadpisywać soft, który już jest wgrany w trakcie, jeżeli połączenie nam się zerwie, to zepsuć sobie ten soft właśnie, który mamy wgrany. Nie? Dlatego są te dwie partycje. Używałem dwóch podejść do, znaczy dwóch takich toolsetów do urządzeń embedded. Ten jest ciekawy, bo jest bardzo prosty w użyciu i jakby ludzie, którzy potrzebują, którzy dobrze znają ekosystem eliksirowy Erlangowy, się tu dobrze odnajdą. Drugi toolset, który też polecam sprawdzić, aczkolwiek jest komercyjny, więc to też może odrzucać was od tego trochę, to jest Resin.io. To jest inne podejście do stabilności, do właśnie jakiejś takiej warstwy separacji. Tak, to Balena to się teraz nazywa. I to jest taki produkt, który... Znaczy to jest cała rodzina produktów, które setupują na urządzeniu Dockera. I można aktualizować po prostu takim pushem over the air, można aktualizować image, które są w tym Dockerze uruchomione. Można wysyłać nową wersję naszego softu jako image. I tam też jest fajnie, bo jest jakby konteneryzacja, jest pewna warstwa właśnie zarządzająca tymi imidżami. Jeżeli one się wywalą, to nie położy to całego obrazu. Obraz jest testowany, żeby sam się nie kładł jakoś często, tak? Więc całkiem spoko jest setupowane to. I tutaj na przykład jest to, co Andrzej pytałeś, że można sobie zarejestrować flotę naszych produktów i do całej floty wrzucać aktualizację softu. Tak? To jeżeli byśmy chcieli zrobić w Nerfsach, musielibyśmy zakodzić pewnie sami. Tak? Mieć jakąś referencję do tej całej naszej floty i właśnie tam robić ten upload tego nowego softu. Tak? Oni to jakby dają jako taką swoją platformę, natomiast to jest komercyjne. Oni mają też właśnie swoje image registry, gdzie to wszystko leci. Tak? Oni zarządzają połączeniem, jakimiś takimi domenami ładnymi do tego naszego urządzenia. Także jest to spoko, ale no jest to płatne rozwiązanie. Docker? Normalnie. Natywny performance. No to jest Linux, więc pełna konteneryzacja. Nie masz jakiegoś tam wirtualki, tak jak na macOSie, więc działa całkiem spoko. To rozwiązanie też bardzo fajnie działa. Natomiast jest komercyjne. Polecam zacząć z Elixirem, tym bardziej jak chcecie na przykład działać z takimi low-levelowymi rzeczami, czy jakimiś właśnie komunikacją z innymi interfejsami, czy z jakimiś właśnie układami scalonymi, to tutaj bardzo fajne są te biblioteki circuits, które Nerfsy dają, gdzie można właśnie takie coś robić z poziomu Elixira. No i też właśnie Elixir, jak widzieliście, jest fajny do protokołów binarnych, do parsowania jakichś tam wiadomości binarnych i tak dalej. Bardzo łatwo się to robi.
jeżeli używamy właśnie konteneryzacji, no to musimy już pisać w jakimś innym języku, możemy sobie wybrać. Można też wtedy w jednym z kontenerów uruchomić oczywiście Elixira, tak? Maszynę Erlanga i używać tych wszystkich libek, ale to trochę taki overkill, nie? Wydaje mi się. Jeszcze jakieś pytania? Dobra, to dzięki wielkie w takim razie.